Cześć wszystkim, tutaj Zajciak, jest ostatnio kolejny film z Guild Debate. I tak, zostawcie wszyscy lajka, bo ostatnio wbiliśmy 1000 lajków i mi smutno, więc zostaw lajka, udostępnij to koledze, musi być lajków, bo się obrażam, serio, obrażę się na was. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, zanotujcie to teraz na ekranie, klikajcie ten sam czerwony przycisk tylko tam na dole, żeby być na bieżąco, bo chciałbym wbić te 50 000 subskrypcji. No dajcie się rozwinąć człowiekowi, daj suba dla widza, znaczy dla youtubera, o. I wbijajcie jutro na staremc.pl, w sobotę o godzinie 18, chyba wtedy jest sobota. No jakoś tak, sobota godzina 18, 13 luty, wbijaj, staremc.pl, wersja 1.8.8, wbijaj. A i mam jeszcze Discorda dla widzów, więc wejdź tam też, masz w opisie i w ogóle bądź super i oglądaj do końca. Dobra, sorry za wstęp taki, ale jestem debilem. A i możecie mi napisać, czy wolicie jak komentuję filmy tak długo, czy takie szybkie komentowanie, no nieważne, dobra, nara. Jestem totalnym śmieciem, okej, zabijam swoich widzów, żeby mieć większy ranking i żeby być w końcu w topce jakby gildyjnej na większym miejscu. Nie mogę zabić zwykłych ludzi, to zabijam swoich widzów. Możecie mnie hejcić. Przyznaję się. Tylko nie bijcie, no. Dobra, widzowie, następny frag. Ez, następny frag. Tak, jeszcze powiedziałem ez. Ez. Umówmy się, jeżeli mnie nienawidzisz, to zostaw lajka. No, cześć. Nie wiem, czy go zabić, czy nie. On jest moim widzem, trochę przykro mi. Nie zabijam. Widzę? Zabij dalej, widzę. Jak mnie zostawił łapki w górę, to zabij. No dobra, czekaj, to spytam się. Ale że widza? Czekaj. Widza? Natix2.pl, zostawiłeś lajka pod ostatnim filmem? Jak napiszę, że tak, to zabij go i napisz, nie kłam więcej, ty kurwa. On mi ucieka. Nie wracaj tu. Bo nie, perły nie umiem rzucać nawet. Ty uciekł mi, on ma stona! Jest! A, mam go! Dobra, co jest z tym typem? O, powaliłem go. Dobra, pytam się, zostawiłeś lajka czy nie? Zostawiłeś lajka czy nie? Dalej, pisz. Zginął! No i przykro, widzowie. Uwaga, mieliśmy pierwszą oficjalną wojnę gildii. Tak, była to gildia ZGR. Pozdrawiam. Ale bitka, to lubię. Ile osób? Od tej strony, od dawaj. Przeciwna strona, jak są te schody zbudowane. Idźcie tam. Od. Widzę. W sensie nie widzę, ale wiem gdzie. Ej, Łodbach ma kogoś na plecach. Zabił chłopak. No dobrze. Serio, powiem szczerze, klepa była ostra, okej? Było nieźle. Nawet chyba kogoś tam zabiliśmy, więc... poproszę tutaj gratulacje w komentarzach, jakieś oklaski, no. Próbowali zamurować cały jakby kuboid, żebyśmy po prostu nie mogli wyjść, nie? Chcieli go zamknąć, żebyśmy nie mogli wyjść, ale jest takie coś jak perła i mogliśmy w sumie wejść i w sumie to też wyjść perłą, nie? Także no pomysł może nie był najgorszy, ale no wykonanie trochę takie I tak oczywiście musiałem się popisać, że jestem, wiecie, hardcorem i tak dalej. Wbijałem tam na kuboidy, wbijałem, biłem wszystkich, biłem się na 30, nie no może przesadzam, no ale no tak z 5 może tam było. No także biłem się na wszystkich, chciałem popisać się, ale było tak naprawdę marnowanie itemów. Zajęcie jak to w ogóle jakiś poje pierdolnie. No to no bo... Zamarowali mnie, ale co? A jak ma się perły, to się nie boję. Boże, oni naprawdę na łuki drają, przecież to jest śmiech na sali, tyle wam powiem. Jak to odpycha, ja pierdzielę. No, kot mnie trafić nie może. Ej, patrzcie to, patrzcie jakim zona rzucę. I że sam dostałem, ale oni dostali. Dobra, co jest z tym typem? Typ se nie radzi ze mną, umysłowo już zdrefa zjadł nawet. Znaczy, mógłbyś z tego filmu nakręcić, bo ja. Bitka ZGR kontra tego, kontra Bay. ZGR. Kurwa, 90-tki! Liże! O! Bej, ty wy...
Ja cały czas nagrywam. Mówiąc oficjalną wojnę, to serio mamy oficjalną wojnę z ZGR, jakby, no serio. I najgorsze jest to, że ją przegrywaliśmy. Przegrywaliśmy ją w killach. Szczerze nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że byliśmy lepsi, ale ocencie, no nie wiem. Okej, moi drodzy, jako przerywnik taki mały, chciałbym wam pokazać naszą gildię generalnie. W sumie naszą po prostu, nie moją, tylko naszą. Ponieważ, no, naprawdę bardzo dużo się zmieniło i myślę, że warto. Naprawdę, co tutaj ekipa nasza zrobiła, to jest niesamowite. Myślę, że możecie wszyscy zostawić w tym momencie lajka i napisać w komentarzu, że po prostu, no, postarali się, bo naprawdę, no się postarali. Taka jest prawda, bo... Dobra, moi drodzy, gildia na początku tak wygląda z zewnątrz. Nie wygląda aż tak jakoś super, ale okej, okay, wejdźmy sobie do środka. Tu wchodzimy przez jakieś dwie stoliarki, tutaj możemy sobie wyjść do góry. Żółw, no, moi drodzy, ładny, bardzo mi się podoba generalnie. Dobra, uwaga, wejdźmy sobie do żółwia i wam mniej więcej pokażę, jak wygląda środek naszej gildii. Dobra, wychodzimy sobie do żółwia, tak wygląda środek żółwia właśnie i zejście jest, czekajcie, gdzie? O, tutaj, dobra. Zejście jest tutaj, proszę bardzo, rozkopujemy, wchodzimy i moi drodzy, tu się zaczyna cała magia. Patrzcie, ile tu jest rozkopane w ogóle, masakra. Kopaliśmy to naprawdę długo i szczerze jest to ogólnie chyba nawet większe pomieszczenie, tylko że jeszcze wokół jest wszędzie obsydian, więc naprawdę jesteśmy dobrze zabezpieczeni przed wszystkimi. No sami widzicie, ile tutaj jest kratek obsydianu, no jest to naprawdę niesamowite. No napracowali się, przyznam szczerze, ja trochę mniej się opierdzielałem trochę, ale no jest jak jest, no zdarza się najlepszym. Także sami widzicie, no ekipa jest naprawdę duża. Jestem zdumny z naszej gildii. Napiszcie wszystkim w komentarzu, nie wiem, gilda bait najlepsza, coś takiego. Taka aktualizacja, żebyście widzieli mniej więcej teraz, jak się gildia zmieniła, bo jednak się jeszcze bardziej zmieniła niż teraz, jak nagrałem dzisiaj rano, więc masakra. Macie nasze kłótnie i chyba pierwsza osoba, która zostaje wyrzucona na nagraniu, także będzie grubo. Zęciak, dobra, to z wami mieszkam, okej. Okay. Kurde, ty, czemu my tu mamy bloki? Czemu my tu mamy bloki złota? Zawijam to, nara! Zawijam to! Ja nie mam stary refów, a wy mi tutaj ten. No i git. Dziękujemy Zęciaka z domu. Nie, no proszę, nie chcę być bezdomny. Dom ekipy. Ej, robimy tutaj content, go basem. Idę z tego domu. Tutaj na web dostanę. Zęciak, to jest strefa VIP. Gdzie? Dawaj złoto. Tutaj. Dawaj złoto. Strefa VIP. Czemu to jest strefa VIP? Wejście. Co to jest za trap? Ja pierdolę. Nie da się. Mnie patusy. Co, słuchajcie mnie patusy? O! Nietolerowane jest. Jakieś oficjalne takie oto, bloki na ścianie, więc ja je może usunę. Dobrze. Aha. Zacznijmy od drugiego punktu. Co to jest jakieś orędzie? W tym mieszkanku może mieszkać 5 osób maksymalnie. Układa nam życie, my wynajmujemy na spółę! Jak mówiłam, masz. Tam są drzwi. Nie można tak robić, rozumiesz? No dobra! Idź! 5 osób musi mieszkać w jednym mieszkaniu, rozumiesz? Bo to... Ale no to mamy tutaj dwa mieszkania w sumie. Połączone przecież. To mnie nie obchodzi, 5 osób. Uwaga, tak. Chciałbym coś powiedzieć. Przejąć głos. Nie masz prawa głosu. No i czemu nie mam prawa głosu? Przykro mi. No bo nie masz tego. Ale ty nie rozumiesz jednej prostej rzeczy. My wynajmujemy wszyscy razem to mieszkanie. Razem składamy się na czynsz. To, że nas nie stać, żeby w pięciu mieszkać, to nic. To nie nasz problem. To nie nasz, to sam zrobić, dobra. No. Ogarnijcie, słuchajcie. Przemoc domowa to nie problem, to rozwiązanie. Ale panowie, o 22 jest cisza nocna. I dziewczyny. Dobrze, o 22 jest cisza nocna. Tak, to jest pierwsze. Drugie, w jednym mieszkaniu mogą mieszkać 3 osoby. Ile was jest tutaj? Wynajmujemy razem. Nie odzywam się. Ale było przed chwilą 5 osób, ej, ale było przed chwilą 5 osób. Dobra, kto chce lotę? Kto chce lotę? Możecie sobie na przykład podzielić pokój na dwa i się podzielić się po połowę. Albo Zęciak, ty chcesz lotę? Nie wywalajcie mnie z domu, proszę. Dobrze, daj mi głos Intelowi. Jestem biednym youtuberem, nie mam pieniędzy. Dobra, zostawmy ich, Delicja. Będzie miał pokój. Musi płacić czynsz. To ja zawijam pod inną gildię. Nie, no Delicji odwaliło pewnie zaraz. Ej, mogę się założyć, że Delicja zaraz powie, że każdy musi mieć pokój. Każdy. Jeszcze może klimatyczne mamy płacić za oddychanie. Jest! Nagrane! Nagrane! Oho! Chyba wlotka z gildii, niestety. No